Cześć, czołem, makaron z rzosołem, Eluwina. A w dzisiejszym odcinku ponownie Spider-Man. Dlaczego Spider-Man? Bo chcę się trochę zrelaksować po napierdzielaniu kilka godzin w Resident Evil. Pokonałem Dimitrescu. Jej. Więc no, dobra. Dobra. Mieliśmy już ten kostium. Całym sobie To. A myślałem, że to kupiłem z tego zagrożenia. Mistrz wyższe sztuki. To mi chyba nic nie da. To mi się podoba. Nawet tu, dobra. Misje. No to teraz to. Kostiumy. Zmieniłbym sobie ten tajne wojny na ten. Chodzi. Spider Armor MK 2. Ja to bliżej przecież Zdaje było. się, niespecjalnie mnie obchodzi, ale muszę odzyskać pendrive'a. Byłem przecież przy tym. Łatwizna! Kto by nie znalazł pendrive'a w... No ale byłem przecież przy tym. Gdzie 100-tonowej śmieciarce? Bo pamiętam, że wystarczyło tu. Zapisałem na nim lata badań. Wszystko od czasów liceum. Tu gdzieś były. Ja zapauzowałem zupełnie przy tym. Komuś prąd wywaliłem. Jo. I tak w chwilę jesteśmy w punkcie. Jasne, zamknięte. Jeszcze ktoś by ukradł śmieci. Może jest jakaś inna droga. Nie dojdzie do włamania, jeśli niczego nie wyłamie, prawda? Dobra, bez paniki. Dobre. Może jeszcze nie wysypaliśmy ci. Nic. Dobra, można panikować. Empire Sanitation, mówi Eddie. Sorry, jest jakaś szansa, żeby śmieciarka trafiła gdzie indziej? Nie Eddie Brock, tylko Eddie Woodward. No, chyba tak. Pewnie jest w zachodniej części Chinatown. Super, już tam ruszam. O mój Boże. Skąd ja wyszedłem? Stąd. To nic pewnego, ale czasem chłopaki zatrzymują się na pizzę, nim skończą robotę. Naprawdę? No to zajrzę do pizzerii. Gdzie zwykle chodzą? Do jednej z tych małych, rodzinnych. U Jerego? Nie, to na północy. Miałem na myśli oryginał. Nie, to było coś na L. U Larego? To na wschodzie. U Leo? U Leo, tak, to może być to. Kurde, uwielbiam Leo. Zaraz, chyba widzę śmieciarki. Dzięki, Eddie. Śmieciarki powinny być blisko. Nie,
nie ta. Na pewno jest tu gdzieś jeszcze jedna śmieciarka. Ani śladu moich rzeczy. Ale za to jaki interesujący zapach. Eli, musisz mi pomóc. Interesujący. Jesteś pewien, że tu byli? No mogę zmienić trasę ze względu na nadchodzący wiec Osborna. Jeśli zabrali twoje rzeczy z 35, powinni być teraz w spalarni. Spalarni? Przy Manhattan Bridge. Lepiej się pośpiesz. Lecimy na miejsce. Uj. Dobra. Wow. Jest spalarnia. Dobra, jesteśmy przy spalarni. O, ktoś ma kłopoty. Pomocy! Spoko, nie ma za co. W porządku? Ach, dzięki. Ten gang od kilku dobrych dni terroryzuje całą okolicę. Grozy jest ich już pewnie więcej. Będę na nich uważał. Hej, mógłbym tu poszukać kilku osobistych rzeczy? Nie krępuj się. I tak muszę wypełnić rady. Coś tam jest. Muszę się stąd pozbyć tych wodów. Obyś tu był. Jest! Jest, mamy to. I w tym czasie przyjadą inni. Wszystko jest na miejscu. Ale numer. Mój stary prototyp. O, bomba goblina. Dlaczego go nie ukończyłem? Chyba mogę coś z tym zrobić. Sieciobomba. O. O, przyjechali idealnie. Nieprawda, tylko zmieniłem strój. Chciałem to zrobić. No i po was. Dobra, szałosy w gangu. Muszę u MJ. MJ tak daleko mieszka, o mój Boże. Dobra, czy jest coś w pobliżu do zrobienia? W sumie tu to nie. Tu jest wszystko zrobione. Sobie. Oj. Co sobie? No dobra, to jak mam ją przekonać, by udostępniła mi kanapę? Co? Nie, pomyślmy. MJ, tu Peter, mógłbym u ciebie przenocować. To zbyt oficjalne. Ale to miasto jest piękne, nie? MJ, byłem właśnie w okolicy. Powiedz prawdę, cześć, Peter. MJ, skoro znowu ze sobą gadamy, pomyślałem, to po prostu żałosne. Dlaczego tak się tym przejmuje? Już widzę. Tylko się przyjaźnimy, tak? Przyjaciele ciągle u siebie nocują. Nie ma w tym nic dziwnego. To tylko kanapa. Kanapa MJ. Ach, o czym ja myślę? No właśnie myślisz o niej. Czy ja myślę i ty. My myślimy, no. O, nowe powiadomienie.
Materiał MJ został opublikowany. Spróbuję znaleźć jakiś inny nocleg. Pewnie i tak jest zajęta pracą. Dupa. Szkoda, że Harego nie ma. Poratowuj mnie. Ktoś mi się nagrał. Numer zastrzeżony. Hej, pająku. Dawno się nie widzieliśmy. Chyba znam ten głos. No, tam to jest po drodze. A, to jest po drodze. Pies skoczy tu. O, dzieje się. Te demony robią się gorsze od piska. Się takie ataki już ma. Bierze w niej udział. Realizuje puchy dla demonów. Nie żartuję. Naprawdę chcą zająć miejsce piska? To już byłoby źle. Oby to nie było coś gorszego. Jeb. Fisk był szaleńcem, ale kochał Nowy Jork. Za to demony jakby chciały zrównać miasto z ziemią. Złe moce, bardzo złe. Wow, ale szybko się bujam. Okej, okay, zróbmy to szybko. Lecimy dalej robić misję, dobra. Okej. Teraz bądź ostrożny, Peter. Ta stacja analizuje niebezpieczne chemikalia. Żeby wiedzieć, jak je zneutralizować, jeśli zaczną się rozprzestrzeniać. To mam nadzieję, nigdy się nie wydarzy. O nie. Ktoś się włamał i ukradł lotne paliwo rakietowe. A zbiornik musi być pęknięty, bo wycieka. Według znacznika czasowego z monitoringu to było przed chwilą. Muszę je odzyskać. Moje Spider-Boty to jeszcze prototypy, ale to dobry moment, żeby je przetestować. Ich czujniki wykrywają ślad chemiczny. Lepsze to, niż żeby miaścił złodzieja. Jak się przestraszy i upuści wygrazenę, wysadzi całą ulicę. Muszę znaleźć jakieś ust... Dobra, małe. Poszukajmy tego wycieku chemikaliów i sprzątnijmy to, nim ktoś się... Ale jest zajebiste. Nie tylko sprząta wyciek, ale też prowadzi mnie do złodzieja. Ale on jest szybki, nie? Jeb. Złodziej ukrył się w tłumie. Rozproszę jej chwalą poddźwiękową. Nikomu nie zrobi krzywdy, ale jest strasznie wkurzająca. Na szczęście ta substancja jest niebezpieczna tylko przy długim kontakcie. Albo jak wybuchnie. Może... Może jednak. Szybciej, no dobra, no. Jest w tym tłumie. Ucieka! Muszę owinąć go siecią. Mam go. Teraz odzyskam paliwo. Ja. Mam. Teraz muszę tylko odnieść paliwo do stacji. Pra,
praktyczny ten Spider-Bot. Dziękuję. Gdyby udało się zmniejszyć ich koszty, bardzo by się przydały. Jest to, że za każdym razem muszę to samo wpisywać. Miejsce, wzmocniłem zabezpieczenia stacji i wysłałem Yuri nagrania obciążające złodzieja. Udany dzień. Akurat ta jedna... Okej. Ta stacja zarabiała na siebie. Nie powinno grozić jej zamknięcie, zwłaszcza teraz, gdy chemikalia są bezpieczne. Bo ładne. Hej, pająku. Ostatnio sporo o tobie myślałam. Dobrze nam było razem, prawda? Black Cat. Co jest? Wow. Black Cat. Nie mówcie mi, że szukam miejsca do obrabowania. Obiecywała, że z tym skończy. Co jest? Na co ona patrzyła? Czy coś tu dziwnie wygląda? Chcę, żebym coś znalazł. Muszę lepiej poszukać. Tam! Jeden z jej kotów. Montuje w nich wzmacniacze sygnału i zbiera sygnały RFID z okolicy. Powiem Yuri, żeby go zabrała. Felicia jest zbyt sprytna, żeby się tak narażać. Felicia? To znaczy, że jest zdesperowana. Muszę uważać. Felicia? To nie była ta Spidermana, co pesowała w Daily Bugle? To w Spidermanie 3... O, kot w worku. Co w Spidermanie 3 Spider z nią się całował? Prawie? Może. Sprawdź, czy jej graty wciąż tam są i daj mi znać. Dobra. Przepraszam, zapomniałem. Co im tu? Ciężki dzień, straciliśmy dotację. Kurde, się spłoniłem. Blisko, dobra. Przykro mi. No i... A, mój Boże. Wyrzucili mnie z mieszkania. Przenocować? Właściwie to nie. Nie warto. Chciał mi pytać, ale nie masz czasem miejsca po środku. Oczywiście. Możesz spać na kanapie w moim biurze. Dzięki, May. Kolejna kamera. To musi być Black Cat. Zazdrosny, że odwiedzam innego mężczyznę? Na to liczę, ale musisz wiedzieć, że... Ale ona ma fajny głos. Udało się. Czemu to robisz, Felicio? Wiesz, że i tak cię złapię. Czy Felicia tu to czarny kot? Wow. Okej. Okay. W międzyczasie można skoczyć tam. Okej, okay, lecimy dalej. Abaixo.
strony się rozkręcają. Ci kolesie są gorsi od Fiska. Głupiał, ja ci dam, głupiał. Oj, oj. Aj. Aj, aj, aj. Au. Zej, znikaj z to. Trzymaj się. Ta sama sytuacja. Kiedyś była. Obrabować opancerzony wóz to jedno, ale narażać życie ludzkie to co innego. No właśnie. Wstrzymać demony. Dzięki. Jeszcze chwila. I bym się spać. Spoko. Dzięki jakby plecaka. No i gitara, gitarka. Naprawdę. Cała ta sekwencja już nie wiem ile. Śmieć. To jeden z pierwszych projektów mamy. Próbowaliśmy stworzyć bakterię, która rozpuszczałaby plastik w oceanach. Ale cóż, zabrakło jej czasu. Może masz jakieś pomysły? Wiele by to dla mnie znaczyło. W pewnych modyfikacjach genetycznych może się udać. Ale potrzebny będzie lepszy sprzęt. A bakterie żyją tylko w płynnym środowisku. Zaraz. Moja płynna sieć. Mogę przechować bakterie w kasetce sieci. ESU powinno mieć substancje potrzebne do zwiększenia ich mocy. Bakterie rozpuściły mi sieć. Są w tej kasetce od bujania. Inne powinny być całe, ale teraz muszę dostać się na ESU bez bujania. Pajęczy los chyba jeszcze działa. To jest niezły trening. Muszę się sprężać. Nie wiem, ile bakterie mogą przeżyć. To niezły trening, gdyby kiedyś zepsuły mi się wyrzutnie sieci. No nieźle. Tam ma zdjęcie. Dobra, zgodnie z prawem muszę umieszczać odpady chemiczne w tych pojemnikach. Na pewno znajdzie coś przydatnego. Gotowe. Teraz muszę iść do laboratorium doktora, żeby wszystko połączyć. Aj. Pojechałbym metrem, ale bakterie nie przeżyją tak długo. Okej, okay, już blisko. Sium, 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 sium. Jesteśmy. Znowu tu. Oj. Chciałem shifta użyć. Wybiec.
słyszałem już. Muszę tylko wyodrębnić bakterie. Perfekcja. Chyba udoskonaliłem bakterie, ale muszę to jeszcze sprawdzić w stacji badawczej Harego. Z powrotem do stacji. Super. Chyba mogę się znów bujać. Zobaczmy. I o to chodzi. Och, słodkie bujanie. Tak mi tego brakowało. Oby się udało. Pamiętam, jak mama Harego rozpoczęła ten projekt. Tak wiele znaczył dla obojga. Dla sieć mającego nic trudnego. Jest zbiornik testowy. Pełen plastiku. Zobaczmy, co się stanie. Działa. Nie tak szybko, jakbym chciał, ale lepiej niż wcześniej. Trzeba dalej testować. Cały plastik nie zniknął, ale to duży krok naprzód. Wystarczy, żeby Oscorp podjął dalsze prace. Muszę to mieć. Okej, tak może być. To dostaliby nagrodę Nobla, a ich akcjom też by to nie zaszkodziło. No. Zróbmy szybko to, by już mieć z głowy. Spoko, to co ja robię. Jakiś błąd w systemie powoduje zakłócenia. Jeśli go nie usunę, padnie cała sieć.
Możliwe. W tej chwili wpływa tylko na najbardziej czuły sprzęt, jak mówię. Muszę się trzymać poza obszarem zakłóceń, dopóki nie naprawię masztów. No, ustawiłem soczewki, żeby pokazywały strefy zagrożenia. Muszę naprawić maszty, zanim widzę łączność w całym mieście. Ja! Muszę stąd spadać! To jest minus tego całego sprzętu w mojej masce. To boli. Jeden już, ale muszę naprawić jeszcze trzy, żeby usunąć problem. O Boże. Mógłbym się zaczepić o te śmigłowce. Sieci komórkowe to dziś podstawa. Awaria w szpitalu, w policji. Była katastrofa. Szybciej, zaraz padnie cały system. Myślałem, że mi pękną bębenki i niedługo wszystkich to czeka. Damage control. Gdyby dało się to naprawić dla wszystkich poza ludźmi, którzy używają telefonów w kinach. No. Jest coraz gorzej. Mam coraz mniej czasu. Aj. Dobra, więcej tego nie róbmy. To już naprawione. Zyskałem na czasie, ale nie mogę zwalniać. Nie ma chwili do stracenia. Robi się gorąco. A myślisz, Spidey, że co ja robię? Oj, po pieści porazimy znowu. Ha, jednak nie. Wow. Boom! Teraz Nowojorczycy mogą znowu roztrząsać w metrze rodzinne spory. Służby ratownicze są bezpieczne, co też jest ważne. Gdyby sieć padła, Oscorp musiałby wydać majątek, żeby przywrócić łączność. Lepiej, żeby ta stacja działała. Projekt Harego będzie bezpieczny. Racja. Wszystko zrobione plus zagadek, których jeszcze tu nie mam odblokowanych. No i miejsc misji pobocz. To gdzie mam się w ogóle udać? Mam zrobić te zagadki, to nawet to powiedzmy tu i tyle. Aj, no dobra, czas się cofnąć. Kolejna kamera. Tak, to wygląda jak Black Cat. Biedny pająk. Wiem, że cię zawiodłam, nie dając się naprostować, ale po co zmieniać ideał? Naprostować, co? Zaję ja się naprostuję. Czemu? Przecież to jest to. Jadą karetki, coś się dzieje. Jestem ślepy. To na pewno to jest to.
widzowie, nie wiem. Naprawdę, są za głupi. Zaliczyłem każdy dach i nikt nie ma tej maskotki poza tam. Stoję, nie mogę zrobić zdjęcia i to mnie właśnie ten, że nie mogę zrobić zdjęcia. Świetla. Nie wiem, co mam z tym zrobić. Czy to jest to? No to. To jest na pewno to, no jestem pewien. No nic nie, no to jest to. Kurwa no. Nie wiem, coś mi się zepsuło, wait. Nie, ja muszę wyjść i wejść jeszcze raz. Coś mi się zepsuło, naprawdę nie mogę zrobić zdjęcia. Klikam E i się nic nie dzieje. 37%. Ładnie. Dobra. Dobrze, że May przygarnęła mnie w Feast. Proszę bardzo. Chyba sprzedają tu rzadkie wina. No i widzicie? Rozszerza działalność. Muszę ją uprzedzić. Dobra, i teraz ładnie mogę sobie pójść tu. O rany! Rakiety! Mają rakiety! Oj. Gruby, 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 gruby. Dobra, rakietowiec. Au. Jest co z wami.
są lepsze pomysły na życie niż strzelanie rakietami w kolesi w lajkrach. Demony unieszkodliwione. Resztę zostawię wam. Blisko było. Dobre, nie ma o czym mówić. Te kamery nie są tanie. Jeśli Felicia jest spłukana, czemu je wszędzie zostawia? Uwielbiam, kiedy mnie ścigasz, pająku. Może kiedyś nawet dam ci się złapać. Już wiem, gdzie ją szukać. Black Cat lubi grać w różne gierki. Zwłaszcza ze mną. No to co tu skoczymy? Au! Przecież coś tak to trafię. Au, włącz aparat. Co ty mówisz, tyle gotówki?
Dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli ktoś kolejny odcinek, zostawcie łapki w górę.